jest sprawozdanie z działalności Komisji Kultury. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Komisja Kultury spotkała się 9 maja w przedzielanej dzielnicy o godzinie 17.30. Członkowie komisji stwierdzili ważność posiedzenia, przyjęli jednogłośnie następujący porządek. Sprawdzenie obecności, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Kultury Rady Dzielnicy 11, przyjęcie pism, które wpłynęły do komisji, omówienie bieżących spraw oraz zakończenie obrad. Protokół przyjęto jednogłośnie. Pisma, które wpłynęły, komisja przeczytała i przyjęła do wiadomości. Jedno z pism szczególnie było rozpatrywane, mianowicie było to pismo pani Ewy Gaj, autorki książki Na granicy miasta i Łąki, dziedzictwo kulturowe 11 dzielnicy Krakowa, podwórze Wypackie. I tutaj dotyczyło promowania lokalnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego 11 dzielnicy Krakowa, podwórze Wypackie, szlaki dziedzictwa. Komisja Kultury zwraca się do Zarządu Dzielnicy 11 o przesłanie odpowiedzi pani Ewy Gaj dotyczących szlaków dziedzictwa z prośbą o szczegółowy opis proponowanego zadania. Dlaczego, proszę Państwa, ponieważ no tutaj jest bardzo ogólnie, komisja po prostu nie bardzo wie, jak się do tego odnieść, jakie były koszty, jak to wyglądało. Jednocześnie tutaj komisja prosi, żeby tą sprawę skierować nie tylko do Komisji Kultury, ale także do Komisji Edukacji, Komisji Zieleni i Komisji Infrastruktury. Jeżeli faktycznie to, co pani Ewa Gaj przedstawi, to jeszcze podpis drugi jakiś nieczytelny, to tak dwie osoby próbowały, to może warto pochylić się nad tym i może w następnym roku udałoby się jakieś środki przeznaczyć i faktycznie te szlaki dziedzictwa wytyczyć. Proszę Państwa, komisja obradowała do godziny 18.30 i na tym protokół zakończę. Czy są jakieś pytania związane z działalnością Komisji Kultury? Pan Hejnański, proszę. Może pytanie, co można powiedzieć do działalności naszej komisji. Proszę Państwa, 14 czerwca odbędą się imprezy, między innymi właśnie w ramach działalności Komisji Kultury, ale nie tylko, organizowane przez Wojewodzą Kultury w Szkółce Beskidzkiej. Pierwsza to będzie godzina 12, będzie promocja monografii Parku Kupackiego. Ta monografia została dofinansowana z naszych środków, około 5000 złotych. Państwo powiedzieli, że zakończenie pierwszego etapu walki o Park Kupacki, bo wiadomo, że ten park jest symbolicznie otwarty na początku lutego. Teraz trzeba go zbudować, tak? Trzeba zrealizować po prostu ten etap. Zyskaliśmy teren, gdzie to możemy zrobić. Więc to będzie, postaramy się, żeby to była taka święta z udziałem również VIP-ów, którzy zostaną zaproszeni na tą promocję monografii. Chodzi o to, żeby mi cały czas przypominać i podziękować też za ten pierwszy rzecz. Także jeżeli Państwo by się też szukali za to, to 1000 zł. W każdym razie zachęcałbym do uczestniczenia, bo na pewno również połączone z wystawą zdjęć z Parku Kupackiego. Wszystkich zainteresowanych i zaangażowanych w naszą wspólną walkę zapraszam do tej imprezy. A druga to jest, proszę Państwa, nasza całoczna nagroda Dziedzinie Kultury. Tak? Wręczenie tej nagrody odbędzie się o godzinie 18, 14 czerwca. Też serdecznie zapraszam w imieniu Komisji Kultury, Zarządu oczywiście przede wszystkim, no i też organizatora, czyli Muzeum Domu Kultury. Ja chciałbym powiedzieć raczej raźnie, bo to zaniepokojenie, że wyjątkowo w tym roku odpłynęło mało zgłoszeń kandydatów, więc a nie wiem, czy to było. No nie, że również radni mogą zgłaszać, ja to też lubię, że po prostu wyjątkowo mało zgłoszeń wpłynęło do kapituły, jeśli chodzi o Nagrodę Dziedzinie Kultury, a wydaje mi się, że powinniśmy my jako radni też w swoim rejonie pilnować i tam monitorować działalności kulturalne, animatorów kultury i zgłaszać do tej nagrody. To jest nagroda, która jest na mnie wypasał w tej nagrodzie. Także, że mimo, że będzie działalność kulturalna, to będzie to w stanie dostrzec tych, których należałoby nagrodzić. I czy ktoś z Państwa radnych jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Rozumiem, że